Dzień dobry, 29 lipca 2019 roku, Piotr się kłania, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Bardzo ciekawa końcówka miesiąca, przed nami Bank of Japan, przed nami Fed, Rezerwa Federalna, decyzje w sprawie stóp procentowych. Wydaje się, że parą, która najlepiej może odzwierciedlić nam, co może mieć miejsce, będzie dolar z jenem i dolara z jenem sobie w dniu dzisiejszym na ten warsztat wrzucimy. Żeby zrozumieć, według mnie, żeby zrozumieć dolara z jenem z perspektywy tych dwóch najbliższych banków centralnych, to generalnie rzecz biorąc, ja sobie wziąłem, próbując po swojemu jakoś tego dolara z jenem ogarnąć, ja sobie wziąłem na warsztat wykres miesięczny, i chociażby z perspektywy właśnie końcówki miesiąca i kwestii, które miały miejsce, a mianowicie kwestia kombinacji styczeń-luty, to jest, żeby było jasne, to jest styczeń, to jest luty, ok? Oj, przepraszam, to jest luty. A i kwestie kombinacji zmiany cen w czerwcu, spadek, z którym mieliśmy do czynienia i było to, przepraszam, w maju i było to najniższe w ciągu pierwszych 5 miesięcy, najniższe zamknięcie, plus, co jest istotne, złamaliśmy tu takiej swojego rodzaju linię pociągniętą po dwóch ostatnich dołkach. W związku z tym od razu wykluczę byki na ten moment, bo byki powinny uzbroić się w cierpliwość, ok? I czekać na swoją szansę w momencie, gdyby doszło po Bank of Japan, po Fedzie, na koniec miesiąca doszło do powrotu i zamknięcia powyżej przełamanej linii trendu, plus, a to się z tym wiąże, powyżej poziomów związanych z tą kombinacją max styczeń, otwarcie luty, minimum marzec. Ja może wrzucę bazę, będzie wiadomo, o jakich poziomach tutaj sobie z perspektywy wykresu miesięcznego rozmawiamy. Czyli generalnie rzecz biorąc, bykom do szczęścia potrzebne jest zamknięcie z perspektywy miesiąca powyżej 110-111. W związku z czym lipiec można potraktować jako retest tej linii, w związku z czym większa aktywność po stronie niedźwiedzi, w związku z tym zmienimy wykres na dzienny, spróbujmy w jakiś sposób się dopasować, jeśli chodzi o ewentualnie kwestie związane z potencjalną podażą. I tutaj z perspektywy wykresu dziennego w oczy rzuca się bardzo podobna konfiguracja do tego, o czym żeśmy sobie rozmawiali z perspektywy wykresu miesięcznego. W każdym bądź razie testujemy dość istotne poziomy na chwilę obecną między 108,85 a 109,25 z dziennego na dolarze z jenem. Nie są to jakieś powalające dystanse do przeżycia i w związku z tym kwestia mojej próby podejścia pod krótką pozycję na dolarze z jenem to jest kwestia prawdopodobnie nadbicia tych poprzednich szczytów, ok, przetestowania górnego ograniczenia nawet w okolicach 109,30-109,35 i próby krótkich pozycji z tego poziomu. Jedna rzecz, która daje mi do myślenia, to jest wydarzenia dzisiejszej nocy i to takie mocniejsze cofnięcie. Natomiast być może, że to kwestia zaproszenia sprzedających, tak żeby było jeszcze kogo wybić, bo my żeśmy sobie w chwili obecnej z perspektywy wykresu intraday
zareagowali w ramach potencjalnego over-under, czyli tak, to sobie wyrzucimy, to już nam niepotrzebne. Tu sobie strzałkę zmienimy. Czyli generalnie rzecz biorąc, moment przed spadkiem, przed wodospadem Niagara, po czym te poziomy nadbite i generalnie rzecz biorąc, kwestia retestu, tak zwany over-under, gdzie oczywiście kwestia poziomów, które mamy w środku. Znaczącym poziomem z perspektywy intraday 108,20 na ten moment, zamknięcie poniżej tych poziomów otwiera drogę do 107,60, 107,20. W związku z tym, podsumowując, dolara z jenem na ten moment, kwestie wykresu dziennego, to jest kwestia uzbrojenia się w cierpliwość. Być może w związku z tym, że obydwa wydarzenia, zarówno Bank of Japan, jak i Fed, są dobrym momentem do tego, żeby rynek zmanipulować jeszcze bardziej, kwestia poszukania stop lossów. Na ten moment będę czekał na dolara z jenem w okolicach 109, powyżej 109,20 celem próby podejścia z krótkiej strony rynku. Tyle ode mnie, nie dajcie się złapać w pułapkę, będziemy sobie te kwestie związane z Bank of Japan i Fedem uaktualniać. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.